W środę, w drugim dniu posiedzenia komisji omawiającej prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym posłowie rozpoczęli pracę nad drugim rozdziałem projektu dotyczącym organów SN. We wtorek wieczorem i w nocy przedyskutowali pierwszy rozdział proponowanej ustawy, przepisy ogólne. Posłowie opozycji wskazywali, że art. 11 rok projektu stanowi obejście konstytucji i stanowi furtkę do skrócenia kadencji pierwszej prezes SN. Zgodnie z tym zapisem między kropka i neutron. Jeden prezes SN jest powoływany przez prezydenta RP na 6-letnią kadencję spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN i może zostać ponownie powołany tylko raz. Osoba powołana na stanowisko pierwsze prezesa SN może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN, głosi propozycja. Grzegorz Szetyna, zamach stanu na demokrację już nie pełza, on kroczy. Zapis skrytykowali przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Podnosili, że artykuł ten narusza konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziów i 6-letnią kadencję prezesa, gdyż pozwala on zajmować stanowisko prezesa tylko do czasu przejścia lub przeniesienia w stan spoczynku. Przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek ocenił, że skrócenie kadencji pierwszej prezes SN jest rażącym złamaniem konstytucji. Będzie wojna o sądownictwo. Konstytucjonalista, przedstawione poprawki to nic innego jak próba pudrowania trupa. Prezydencka minister Anna Surówka-Pasek broniła tych zapisów przypominając, że według opinii ekspertów jeden prezes SN nie tylko w momencie wyboru, ale też przez całą kadencję musi mieć pełnię praw sędziowskich. Jak dodała, jeśli je utraci, między kropka i neutron. Przez osiągnięcie wieku przyjścia w stan spoczynku, czy przestanie być sędzią SN, to ten walor traci. Ostatecznie poprawka opozycji została odrzucona. Komisja poparła art. 11 rok projektu, w wersji, która trafiła do Sejmu, 13 głosami za, 6 przeciw i przy 2 wstrzymujących się. Głosujecie jak kukiełki, to co do tej pory robicie, to jest pozorowanie debaty, ocenił Janusz Sanocki.